To siłą natury, które wywołały erozję rzeki, człowiek zawdzięcza powstanie tego jedynego w swoim rodzaju miejsca na kuli ziemskiej. Położony na wyżynie Colorado, w północnej części amerykańskiego stanu Arizona, ciągnie się przez 446 km, jego szerokość waha się od 6 do 29 km, głębokość sięga natomiast aż prawie 1900 metrów. Wielki kanion, przez niektórych uważany też za ósmy cud świata. Cześć, zaczynamy właśnie kolejny dzień. Lecimy szybko na wschód słońca nad Wielkim Kanionem. Kochanie? Tak, ja się przebieram. A kochana moja się przybiera teraz. To chodź, bo już jedziemy. Także lecimy szybko. Okej, słońce już wstało, mieliśmy piękne widoki, zdjęcia porobiliśmy, tu mu kolejny piękny widok. A idziemy teraz na śniadanie. Co? No idziemy. Your anus. Your butthole. Nie nagrywaj tego. Aha, okej, okay, rozumiem to. To się nazywa Uranus Fudge Factory. I jeszcze na końcu mówię ci thank you for letting me pack your fudge. And thanks for picking Uranus. Ale powiem wam, że ten kemping jest normalnie wspaniały, bo mamy tutaj nawet lokalnego fryzjera. Raz wam pokażę. Ukochana gdzieś tam sobie zmywa. Idę zobaczyć, jak sobie radzi. Ale piękna dziewczyna. Kto to jest? Jak ci idzie? Tego dnia naszym zadaniem było przedostanie się z południowej części Wielkiego Kanionu na stronę północną. I choć w linii prostej ta odległość to niecałe 16 km, to włączając w to wszystkie postoje, głównie na fotografowanie widoków oczywiście, czekała nas prawie całodniowa podróż. Będzie trochę dłuższa akcja! Pomóż mu może to. Nie, piękny sam rodziny. It is in between. What if we ask? What if we touch? What if we see back the sun before what is such? Dużo takich spalonych właśnie jest fragmentów drzew tutaj. Musiało się tutaj kiedyś coś palić nieźle. Jesteśmy już w ponad połowie drogi i za chwilę zobaczymy Wielki Kanion znów. Wiedząc, że mamy dopiero początek dnia, korzystaliśmy z postojów bez umiaru. Ale wierzcie mi, za każdym razem było co oglądać. Because the story is coming soon. It is beginning, it is ending. It is in between. The question is what is the journey? Our turn now. The question is what is the
powiem wam, że ta droga przy tym kanionie jest uciążliwa. Ale tak pozytywnie uciążliwa. Cały czas się musimy zatrzymywać. Bo po prostu nie da się nie zatrzymać. Zobaczcie na te widoki. What if we touch? What if we see back the sun from before? What is such? Yes, I wonder. Pani sobie tam chodzi. Ale widok nie do opisania po prostu. Nie do opisania i nie do sfotografowania. Maja, a ty co powiesz? Jak ci się podoba? Fajnie, ale jest gorąco. Kiedy ostatnie zbocza kanionu zniknęły nam z oczu, napawaliśmy się widokiem mijanego krajobrazu, który zmieniał się dosłownie z każdą przejechaną milą. Kolejny postój i kolejne widoki. Przy okazji są tutaj takie lokalne sklepy, gdzie można kupić widok nieziemski po prostu. Za każdym razem jak się zatrzymujemy, stwierdzamy to samo, że mimo że już widzieliśmy, nawet się nie możemy napatrzeć. Droga, którą tego dnia jechaliśmy, naprawdę mocno zapadła w pamięci każdego z nas. Film ani zdjęcia tego nie oddadzą. Mijaliśmy bezmiar tego dzikiego zachodu z twarzami wpatrzonymi w szyby. Każda pokonana mila zapierała dech w piersiach. Patrycja, ten film trochę nudny jest, bo same widoki będą. Zrób coś głupiego, proszę. Ugryź Piotra w ucho. Nie bo jestem vegan. Nie możesz ugryźć. Vegan. Gdyby Piotr był stosowany, to... What if we ask? What if we touch? What if we see back the sun from before? What is such? Yes, I wonder. Przejeżdżamy na drugą stronę kanionu. Because the story is coming. Byliśmy właśnie w sklepie i kupiliśmy sobie wszyscy takie same kapelusze. A moje nie. Nie mam ładniejszych. Dojechaliśmy do rzeki Colorado. Idziemy się wykąpać. Wąż? Nie, jakaś już córeczka. Coś się ruszyło, no. No to woda! To co, nie kąpiemy się dzisiaj? Nie. Kąpiel w Colorado River zaliczona. Co prawda tylko stopy. Ale stary won. Udanej kąpieli udaliśmy się już prosto w kierunku Northrim. Ale trasa wcale nie była mniej zaskakująca. Pustynia zmieniła się w gęsty las, a pustynne jaszczurki w stada jeleni. Temperatura też drastycznie spadła, ale ciepło zachodzącego słońca pozwoliło nam szybko o tym zapomnieć. Okej, mamy niewiele czasu, bo już słońce zachodzi i staram się właśnie znaleźć, w którą stronę do jakiegoś viewpointu dojść. Nie wiem. Może tam. Okej, znalazłem jakiś viewpoint.
wonder. The time we live. Attention we give. Because the story is coming soon. The time we live. Pięknie. No w każdą stronę, gdzie nie popatrzysz, to jest i tu piękna, i tam pięknie. All we are 2, 5, 25, 6,000 million people, voices and... Jesteś ze mnie dumna? Jestem się dumna. Buziak. No, przecież się nie bałem, ja udawałem tylko. Która godzina? 15 po pierwszej. Wracamy sobie właśnie z gwiezdnej sesji. To co, idziemy spać? Idziemy spać. To chodź. Ale nogi. Our journey. The question is, what is the journey?